wzruszona. Jestem pierwszy raz na kolosach, jako prelegent, jako widz. Także podwójne wzruszenie. Mam nadzieję, że negocjuję z organizatorami, żeby dali nam tego mini kolosa na kolejne odcinki. Ja już za kilka dni wyjeżdżam na Dawlagiri, a później będzie Pakistan i jeszcze coś pomiędzy. Wracam po Dawlagiri, aby dokończyć koronę Himalajów i Karakorum. Także Dawlagiri tylko ten 8-tysięcznik do wejścia został mi w Nepalu. Wchodzę z tym samym szerpą, ta sama agencja organizuje wejście, także jeszcze raz przywitam się z Dawlagiri. Teraz sądzę, jeszcze będzie więcej osób z innych agencji, także pewnie będziemy działać być może większym zespołem. Natomiast jesienią też byliśmy dobrze przygotowani. No niestety czasami nie udaje się przewidzieć pogody, a zresztą te prognozy były w zeszłym roku bardzo, bardzo optymistyczne. Także zmiany klimatów, ocieplenie, to wszystko wpływa na to nasze wspinanie i na życie tam na miejscu. Także jeszcze chciałabym dedykować tego kolosa wszystkim marzycielom i wszystkim romantykom, że mimo trudności, mimo problemów można coś osiągnąć. Ja wylatuję 31 marca z przelotem przez Doha i przez Indię, czyli będę 2 kwietnia w Katmandu. Stamtąd idziemy trekkingiem pod Dawlagiri. To jest około tygodnia do 6 dni. No i pojawiamy się w BC, w obozie głównym pod Dawlagiri. No i tam będziemy przeprowadzać aklimatyzację. Taka aklimatyzacja, czyli wyjście do obozu pierwszego, powrót, kilka dni odpoczynku w obozie głównym, później znowu wyjście do obozu pierwszego, drugiego. Znowu powrót. Sądzę, że powinien nam zajść około 3 tygodni i później, w zależności od okna pogodowego, będziemy już podchodzili na sam szczyt. Czyli wejście do obozu pierwszego, drugiego, tam nocleg, obóz trzeci nocleg i z obozu trzeciego sądzę, że od razu będziemy wchodzić na szczyt. To powinno nam zająć około 12-13 godzin, czyli wejście na szczyt i zejście, powrót do obozu trzeciego. Także ten koniec jest także dla tych wszystkich innych ludzi, którzy starają się marzyć i przekraczać granice. Trzymajcie mocno kciuki, dobrego okna pogodowego, stabilnej pogody i przychylnego ducha gór, bo to jednak Biała Góra i tak się mówi i ja też w to wierzę, że 8-tysięczników nie zdobywamy, natomiast wchodzimy na nie i jeżeli duch gór nam pozwoli, to wyjdziemy i wtedy pomacham wam i pomyślę ciepło o was, o tych, którzy trzymali za mnie kciuki. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie, jestem naprawdę wzruszona i trzymajcie kciuki.